Dzień dobry, Adaśko. Dzień dobry. Byliśmy u Krzysztofa. Tak, pierwsza kłótnia. Pierwsza kłótnia. Póki co zebrałem torby. I moto. Nie może być tak, że ja mam telefon w końcu, a nie mogę z nikim rozmawiać, tylko z nim. W ogóle nie mogę wychodzić, to ja nie wiem, jak w obozie koncentracyjnym. Gorzej. Bo gorzej w więzieniu można dzwonić. Bo jeszcze trzeba usługiwać dla panicza. No. No i była dzisiaj pierwsze spięcie, tak? Było. Niech zastanowi się przez noc. Niech się zastanowi przez noc. Pewnie i tak będzie dzwonił do mnie. Będzie. Zobaczymy. Dobrze, że rower wczoraj odzyskałem. To najważniejsze. Też dzięki. Chociaż podszedł wczoraj chłopak. Mówi, panie Adamie, z daleka, tylko mnie pani niech nie bije. Ja wiem, gdzie jest pański rower. Pan tu poczeka, ja za 5 minut go przyprowadzę. Mówi, dobra, spoko, nie ma sprawy. I rowerek jest, no, jest czym jeździć. No to najważniejsze. Najważniejsze. Będę znowu miał, jeżeli wrócę do Krzyśka, to czym po zakupy dla niego jest. No wrócisz. Zajedź jutro z rana do niego. Zajadę na spokojnie. Tak, na spokojnie. Siędziemy, kawę. Wiesz, inaczej będzie, jak mnie nie będzie i wy we dwójkę porozmawiacie. Ustalicie jakieś zasady. Dokładnie. Bo on przy mnie to potrafi się popisywać i wiesz, no... Co to nie on, tak? No też nie może tak być. No nie może tak być, że wszystkiego mi zabrania. No nie. Kiedyś próbował tak z Andrzejem zrobić, to nie udało się. Było tam kłótni o to, a teraz próbuję z tobą, no. No ale to taka kolej rzeczy. Później będzie tylko lepiej. Każdy ma swoje rodziny i też ja też muszę czasami wyjść, czy ze znajomymi się spotkać, czy pojechać do dziewczyny. Jeżeli on tego nie rozumie, no to no, ciężko będzie się dogadać. Ale będzie musiał. No będzie musiał. Będzie musiał. Będzie musiał, niestety. Trudno. No nic, trzymajcie się. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Zobaczymy, co jutrzejszy dzień przyniesie. Tak jest. O, będzie dobrze.